Gala Wolontariatu Powiatu Tczewskiego ogłosiła trwający do 27 listopada nabór kandydatów do nagród. W tym roku gospodarzem gali będzie gmina Morzeszczyn. Wręczenie nagród laureatom odbędzie się w czwartek, 7 grudnia o godzinie 18. O naborze wniosków opowiedział nam przewodniczący Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Tczewskiego. Poszukujemy wolontariuszy, społeczników, animatorów życia społecznego, firmy, instytucje, które działają w zakresie działalności społecznej, pobudzają tę działalność społecznie na terenie właśnie powiatu tczewskiego. Szukamy tych młodych ludzi, ale również i seniorów, szukamy dorosłych, którzy w sposób szczególny włączają się w działania społeczne. Jakie cechy powinny takie osoby mieć? To przede wszystkim empatia, entuzjazm, chęć wspierania, pomagania. Zawsze mówimy, że wolontariat to bezinteresowne wspieranie. Nie jest tak do końca. Każdy z nas ma jakieś intencje, podejmując działania wolontarystyczne, działania społeczne, chociaż dobre samopoczucie, czy też jakieś swoje ambicje, więc szukamy osób, które z tym entuzjazmem, z ambicjami działają na rzecz w lokalnych społecznościach. Co roku nasze gale determinuje sytuacja społeczna w kraju i na świecie. 2 lata temu była to pandemia, w ubiegłym roku konflikt zbrojny na wschodzie naszego kraju i wsparcie wobec imigrantek i imigrantów. I w jaki sposób te zgłoszenia i ta sytuacja spowoduje, że możemy działać w naszych lokalnych społecznościach i jakie grupy będą w tym roku nagradzane, no pokażą zgłoszenia, na które czekamy do 27 listopada, a gala już 7 grudnia w Morzeszczynie, połączona z gminnymi obchodami Dnia Wolontariusza, będzie się działo, ciekawe wydarzenia, inicjatywy, również akcenty kulturalne. Wnioski przyjmujemy wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem specjalnego formularza, który jest dostępny m.in. na Facebooku Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Tczewskiego, ale chociażby również na stronie Starostwa Powiatowego w Tczewie. Składamy wyłącznie wnioski elektroniczne. Złożyć je może każdy lub każda, niezależnie czy sam jest wolontariuszem i korzysta ze wsparcia innych instytucji, czy też sam podejmuje takie działania, albo może jest biorcą tych ciekawych aktywności i działań. Załączamy 2 zdjęcia, które też pomagają nam zobrazować sytuację danego kandydata. Przyjmujemy wszystkie zgłoszenia. Wszystkie zgłoszenia są brane pod uwagę i na pewno kapituła weźmie je pod względy, wybierając tegorocznych laureatów.